Dawno temu na naszej planecie istniało wiele gatunków człowiekowatych, różniących się wyglądem oraz zdolnościami. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie historię Homo floresiensis, niezwykłego gatunku hominida, który wciąż wzbudza ogromne kontrowersje. Gatunek Homo sapiens okazał się lepszy od innych człowiekowatych, które wymarły przed wieloma tysiącami lat. Dziś pozostajemy obojętni wobec tragicznego losu naszych kuzynów. Pochodzenie innych gatunków człowieka to jednak fascynujący temat, tym bardziej, że każdego roku dokonywane są kolejne interesujące odkrycia. Do jednego z najbardziej przełomowych odkryć doszło w 2003 roku na indonezyjskiej wyspie Flores. Wówczas to grupa australijskich i indonezyjskich archeologów poszukiwała dowodów na migrację Homo sapiens z Afryki do Australii. W pewnym momencie w jaskini Liangbua przewodniczący ekspedycji profesor Mike Morwood odkopał szczątki niewielkiego hominida. Początkowo naukowcy uważali, że szkielet ten należał do dziecka. Niedługo później w pobliżu odnaleziono szczątki 7 kolejnych osobników. Analiza żuchwy przyniosła zaskakującą informację. Okazało się bowiem, że szkielety należały do osób dorosłych. Tajemnicze hominidy z Flores znacznie różniły się od przedstawicieli Homo sapiens. Najlepiej zachowane szczątki tworzą niemal kompletny szkielet około 30-letniej kobiety, która miała zaledwie 106 cm wzrostu. Niewielki był także jej mózg. Miał pojemność raptem 380 cm3, a więc był znacznie mniejszy niż u przedstawicieli Homo sapiens lub Homo erectus i pojemnościowo był zbliżony raczej do mózgu szympansa czy australopiteka. Przeciętna waga człowiekowatych z Flores wynosiła z kolei od 25 do 30 kg. 28 października 2004 roku na łamach czasopisma naukowego Nature ukazał się artykuł na temat tego niezwykłego odkrycia. Autorami publikacji byli Mike Morwood oraz paleontolog Peter Brown, którzy wraz z międzynarodowym zespołem naukowców przedstawili wyniki swoich badań, nazywając hominidy mianem Homo floresiensis, czyli człowieka z Flores. Odkrycie gatunku niskich ludzi natychmiast znalazło się na czołówkach światowych gazet, a media odnosiły się do odkrytych istot jako do hobbitów, nawiązując tym samym do słynnej powieści Tolkiena. Inne znaleziska w Liangbua wskazywały, że mali mieszkańcy jaskini wytwarzali dość zaawansowane kamienne narzędzia. Dodatkowo ludzie z Flores używali ognia do przyrządzania jedzenia, a także polowali na warany oraz stegodony. Umiejętnościami dorównywali zatem wczesnym przedstawicielom Homo sapiens. Artykuł w Nature wywołał ogromne kontrowersje w środowisku naukowym. Początkowe datowania szczątków kobiety z Flores wykazały, że pochodzą sprzed zaledwie 12 tysięcy lat. Dla świata nauki był to zatem prawdziwy szok, ponieważ oznaczało to, że hobbit z Flores wymarł znacznie później niż np. Neandertalczycy. Warto pamiętać, że Göbekli Tepe, czyli najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka, pochodzi właśnie sprzed około 12 tysięcy lat. Oznaczałoby to zatem, że w momencie, gdy przedstawiciele Homo sapiens byli już zdolni do budowy megalitycznych struktur, na Ziemi wciąż mógł istnieć inny gatunek człowiekowatych. W 2016 roku w Nature ukazał się jednak kolejny artykuł na temat datowania Homo floresiensis. Grupa naukowców pod przewodnictwem archeologa Tomasa Sutikny powtórzyła badania i jak się okazało, we wcześniejszym datowaniu wystąpił błąd stratygraficzny. Nowe datowania wykazały, że szczątki hobbitów z Flores pochodzą z różnych okresów od 100 do 60 tysięcy lat temu, zaś narzędzia są datowane od 190 do 50 tysięcy lat temu. Wyniki te przesuwają zatem występowanie hobbitów przed czasy wymarcia Neandertalczyków. To prowadzi jednak do kolejnej ciekawostki. Podczas ostatniego zlodowacenia wyspa Flores pozostawała w izolacji od reszty lądu, a zatem człowiek z Flores musiał dotrzeć na wyspę drogą wodną. Morwood oraz Brown wskazywali, że hobbici mogli dotrzeć na wyspę na tratwach z bambusa. Świadczyłoby to o wysokim poziomie technologicznym, a także mogłoby potwierdzać tezę, zgodnie z którą człowiek z Flores posługiwał się mową. Do kwestii datowania powrócimy jeszcze pod koniec odcinka, natomiast teraz przejdźmy do innych fascynujących ciekawostek. Po odkryciu hobbita z Flores część naukowców nie zgadzała się z tym, że jest to osobny gatunek człowieka. Jednym z rozwiązań proponowanych przez paleontologa Teiku Jacoba było to, że osobnicy cierpieli na mikrocefalię, czyli chorobę objawiającą się małą objętością mózgoczaszki. Spośród innych potencjalnych chorób, które mogły dotknąć hobbita, znalazł się wrodzony zespół niedoboru jodu oraz zespół Larona, czyli rzadka choroba genetyczna prowadząca do karłowatości.
Dwa artykuły naukowe z Science oraz Journal of Human Evolution wykazały, że odkryte na Flores szczątki posiadają szereg cech niespotykanych u Homo sapiens. Okazało się bowiem, że struktura kości, ramion oraz nadgarstków jest znacząco inna niż u współczesnych ludzi. Do tego dochodzi brak bródki, czyli wypukłości w środkowej części żuchwy, inne ułożenie zębów, nisko sklepiona puszka mózgowa oraz wydatne wały nadoczodołowe. Człowiek z Flores miał także krótkie nogi oraz względnie długie ramiona, które prawdopodobnie w razie niebezpieczeństwa ułatwiały mu wspinanie się na drzewa. Te wszystkie unikatowe cechy spowodowały, że większość naukowców przychyla się jednak do uznania Homo floresiensis za odrębny gatunek człowieka. Badacze zaczęli zatem poszukiwania przodków człowieka z Flores, co tylko zwiększyło liczbę wszystkich zagadek. Najstarsze ludzkie narzędzia znalezione na wyspie pochodzą sprzed miliona lat, jednak nie jest pewnym, jaki gatunek hominida mógł je wtedy wytworzyć. W 2016 roku dr Gerrit van den Berg w publikacji dla Nature zasugerował, że człowiek z Flores może pochodzić od populacji gatunku Homo erectus, który przybył na wyspę przed milionem lat. Po przybyciu na Flores Homo erectus zaczął się kurczyć. Chodzi tu o zjawisko zwane karłowaceniem wyspowym, z którym naukowcy spotykali się już wiele razy w przypadku zwierząt, choć na razie jeszcze nigdy w przypadku ludzi. Rok później badania dr Debbie Argue wykazały jednak, że hobbit z Flores miał bardziej archaiczną budowę żuchwy niż Homo erectus, który miał rzekomo być jego przodkiem. Z kolei badania porównawcze kości wykazały, że człowiek z Flores był siostrzanym gatunkiem Homo habilis, co oznacza, że oba te gatunki miały wspólnego przodka. Homo habilis to jeden z najstarszych gatunków z rodzaju człowiekowatych, znany z Afryki sprzed 1 750 000 lat. Jak zatem widzimy, w środowisku naukowym panuje prawdziwe pomieszanie z poplątaniem i liczba tajemnic ciągle narasta. Warto jednak zauważyć, że całkiem racjonalną możliwością jest wariant związany z karłowaceniem wyspowym. Na przykład mające zazwyczaj ponad 3 metry wysokości stegodony zmalały na wyspie Flores o ponad połowę do 1,30 m. Karłowacenie wyspowe spowodowane jest głównie kłopotami ze znalezieniem odpowiedniej ilości jedzenia. Zmniejszając swoje rozmiary, duże zwierzęta ograniczają zapotrzebowanie na pokarm i w ten sposób zwiększają swoje szanse przeżycia. Odwrotny proces zwany gigantyzmem wyspowym dotyka za to małe zwierzęta. Na pozbawionych drapieżników izolowanych wyspach czują się bezpiecznie i porzucają niewielkie rozmiary, które wcześniej ułatwiały im ukrycie się i ucieczkę. To m.in. dlatego na Flores spotykamy wielkie jaszczury. Możliwym zatem jest to, że Homo floresiensis pochodzi od nieznanego jeszcze gatunku człowiekowatych, który dawno temu dotarł na wyspę, po czym stopniowo ulegał skarłowaceniu. Pozostaje zatem pytanie o to, w jaki sposób i dlaczego doszło do wymarcia człowieka z Flores. Datowania wskazują, że nastąpiło to około 50 000 lat temu. Co ciekawe, to właśnie w tym okresie na wyspie po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele Homo sapiens. Jak wskazują Thomas Sutikna oraz Ewan Calloway, niewykluczone, że silniejsi Homo sapiens mogli być odpowiedzialni za wymordowanie Homo floresiensis. W 2018 roku w czasopiśmie naukowym Journal of Human Evolution ukazał się artykuł sugerujący, że do wymarcia człowieka z Flores mógł się także przyczynić wybuch pobliskiego wulkanu, który nastąpił właśnie około 50 000 lat temu. Krótko po wybuchu na wyspie Flores doszło do wymarcia m.in. ogromnych sępów oraz bocianów, a także karłowatych stegodonów. Niewykluczone zatem, że do wyginięcia hobbitów z Flores przyczyniła się kombinacja wybuchu wulkanu, zmian klimatycznych oraz działalności Homo sapiens. Jak zatem widzimy, naukowcy mają wiele różnych hipotez dotyczących pochodzenia oraz wymarcia człowieka z Flores. Jak zwykle w takich przypadkach pojawia się też cała masa innych kontrowersyjnych spekulacji. Zwolennicy hipotezy o starożytnych astronautach sugerują, że niezwykła i oryginalna charakterystyka hobbitów z Flores może być spowodowana tym, że gatunek ten był eksperymentem genetycznym dokonanym przez przybyszów z kosmosu, którzy tysiące lat temu odwiedzili naszą planetę. Złowieszcze wyjaśnienie sugeruje również, że wymarcie człowieka z Flores w czasie zbliżonym do wymarcia Neandertalczyków oraz Denisowian mogło zostać zaaranżowane przez obcych, aby dać szansę rozwoju wyłącznie dla gatunku Homo sapiens. Co jeszcze bardziej ciekawe, wśród mieszkańców wyspy Flores od tysięcy lat istnieją opowieści o tajemniczych istotach zwanych Ebugogo. Miały to być niewielkie, owłosione istoty mieszkające i ukrywające się głęboko w lasach. Zdaniem profesora antropologii Gregorego Forta, opowieści o Ebugogo wskazują, że mieszkańcy wyspy mogli przez tysiące lat przekazywać historie właśnie na temat Homo floresiensis. To z kolei skłania nas do postawienia pytania o to, czy niedobitki hobbitów mogły przetrwać w niedostępnych rejonach aż do współczesnych nam czasów.
Pamiętajmy, że każdego roku dochodzi do odkrycia nowych szczątków hominidów i niewykluczone, że w najbliższych latach mogą zostać odkopane znacznie młodsze szkielety Homo floresiensis. W poznaniu sekretów tego gatunku przydatne byłoby wyodrębnienie mitochondrialnego DNA i porównanie go z DNA Homo sapiens, jednak na razie naukowcy nie są w stanie tego dokonać, gdyż w klimacie tropikalnym DNA rozpada się w bardzo szybkim czasie. Gatunek Homo floresiensis wciąż okrywa cała masa nierozwiązanych tajemnic, które przypominają nam o tym, jak wciąż mało wiemy na temat pochodzenia ludzkości. Kwestia pochodzenia człowieka jest doprawdy fascynująca i piszcie w komentarzach, jakie związane z tym tematy chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.